Witamy Was w kolejnym odcinku Podróże z busem. Jeździmy po Polsce, zwiedzamy sobie. Dzisiaj wyruszamy z Krynicy, jedziemy na Mazury. Ja z rańca jeszcze skoczę na plażę w Krynicy trochę pobiegać z wykrywaczem, natomiast Ewelinka zrobi śniadanie. Wymusiłem to na niej. Chcemy również w tej podróży zajechać do Jerzwałdu, to jest wieś na Mazurach, gdzie pisał swoją twórczość Zbigniew Janacki, serię Pana Samochodzika, najbardziej znaną powieść z moich lat młodzieńczych, ale nie tylko, ciągle cieszy się powodzeniem. A idziemy tam dlatego, ponieważ 12 lipca Netflix wypuszcza kolejny film z cyklu Pan Samochodzik. No i w związku z tym mamy możliwość przejechania przez tą miejscowość, podjechania pod dom twórcy serii Zbigniewa Janackiego, no i postawimy mu znicz na jego pomniku. Bądźcie z nami. Ania, jakie sobie znalazła miejsce do wypoczynku, walizkę. No beka jak nic. Idzie z nami na plażę? Na pewno? Ale my idziemy na poszukiwania, nie kąpać się. Co ty na to? Wiem. I na pewno cię w walizce nieść nie będziemy. No to zbieramy się, idziemy. Let's go. Ruszaj. Czekaj, jeszcze minutkę. Jaką minutkę? Telefon ważniejszy? Aha. Ale nie ma Aziko. 2 złote. A. 2 złote. Jestem! Chodź do nas! Dam ci wykrywacz! No próbuj. A tym razem z piasku ujawniła się złotówka. Naładowaliśmy akumulatory przed dalszą podróżą. Na plaży troszkę poplażowaliśmy, pochlupaliśmy się, aż żal odjeżdżać. Oczywiście były też poszukiwania, no bo jak to być nad morzem i nie prowadzić poszukiwań z wykrywaczem metali. Udało się znaleźć trochę kasiory, około 12 zł. Natomiast zawsze tak bywa, że jak już czas na odjazd, na zmianę miejsca, to wtedy to miejsce czymś przyciąga, każe nam zostać i tak dalej. Natomiast tym razem niestety musimy jechać. Szkoda tej kasy w tym piasku, ale podróż w busie nas czeka, na Mazury. Zostawimy dla kogoś innego resztę. Wrócimy tutaj pewnie. No na pewno. Ale kiedy? W najbliższym czasie. Tak jest. Czas już na nas. Zaczynam pakować nasz cały majdan. I ruszamy w drogę. Wieczna para nie rozerwała, druga z miłości. Druga para, że jest na rozwolinie. Ogólnie to już widać nad morzem, na Mierzei Wiślanej ten sezon. Ludzi masa już się przewija. Zresztą też to było widać po plażach, na których byliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o ceny, to ceny są zabójcze. Ile my za 3 dni, za 3 noce zapłaciliśmy za piątkę 300, nie?
tak. Pies, i pies. I pies. A byle jaka kuń serwa, to tutaj trzeba tak dyszkę wyłożyć. Chleb też jest drogi. Ja już nie mówię o rarytasach, bo chciałem sobie kupić trochę kabanosów, natomiast widziałem chyba 70 zł kilogram. No niestety, w sezonie tu ludzie muszą też z czegoś wyżyć. Natomiast ogólnie i tak jest drożyzna. Stąd my będziemy bardziej się trzymać takich miejsc podczas naszej podróży, żeby gdzieś tam na odludziu być, żeby nie ponosić większych kosztów i tak dalej. No mamy dzieci, to jest trudno, no bo trzeba zadbać o czystość i tak dalej, ale jakoś sobie poradzimy. Sukcesywnie będziemy dokupywać, dorzucać do busa, co nam potrzebne. No i najważniejsze jest to, żeby zawsze ze sobą brać jedzenie. Kupić u siebie, nie nad morzem. Znaczy w sensie też, no jak wiesz, przemieszczamy się cały czas, no to no wiadomo, korzystać z czego? Z supermarketu, gdzie jest taniej. Tak. No bo trochę jedzenia nam się zmarnowało, bo do tego Ewelinka dążyła. Prawda. No, także... Ale nie dążyłam do tego, żeby nam się zmarnowało. Znaczy dążyła, żeby wam powiedzieć, nie? Także... Także co? No trzeba cały czas myśleć. Kombinować. Im większa przygoda, tym większe koszty. No ale my jesteśmy po to, żeby myśleć, jak je minimalizować. Dziewczyny zmęczone, temperatura je wymęczyła. Wszyscy śpią, tylko nie my. Tylko nie my. Bo my jedziemy, teraz przejeżdżamy w sumie przez Malbork i jedziemy odwiedzić jeden z wielu bunkrów, które tutaj w okolicach Malborka powstały w okresie I i II wojny światowej. Także za chwilę dojedziemy. Mamy jeszcze jakieś 3 km do celu. Dojechaliśmy do miejsca, gdzie znajduje się ten bunker. Musimy najpierw przedrzeć się przez te chaszcze, żeby do niego do środka dotrzeć. Za tych krzaków ujawnia nam się bunker. Bunker usytuowany jest za miejscowością Malbork w kierunku Sztumu. Jest to bunker piechoty, tak podaje literatura. Byliście już w środku? Ciekawiej ze mną. No to idziemy do środka. Mam tutaj latarkę? Ja będę świecił latareczką, bo ja muszę też doświetlać sobie nogi. No, także jest tu ciemno. Tutaj pomoc, jakieś pomieszczenia. Wszędzie syf jest, trzeba uważać pod nogi. Natomiast polecam wam, żebyście osobiście tutaj przyjechali i zobaczyli, jak takie bunkry wyglądają. Okno, jest okno. Idziemy dalej. Także duże pomieszczenie, jakieś pewnie amunicyjne albo gospodarcze. I jest tutaj jakaś wieżyczka, ciężko mi powiedzieć od czego. Także idziemy do kolejnych pomieszczeń. Także bunker robi niesamowite wrażenie. Będziecie w okolicach Malborka, wbijajcie i zwiedzajcie, bo jest co? No jest syf, ale też jest to kawał historii. Kawał historii, który mówi o tym, co było w przeszłości. I idziemy dalej do wyjścia. Kolejny obiekt. Kolejny historyczny obiekt na naszej trasie wyprawy wakacyjnej w busie zaliczony, zwiedzone, a bardziej pooglądane. Pooglądane. No środek widzieliście, jaki jest. No, te miejsca raczej nie są mocno zadbane i każdy sobie może tutaj wejść i zostawić, co będzie chciał. Natomiast ten obiekt oto jest częścią historii. My też tworzymy historię, robiąc kadry i pokazując wam takie budowle. Oczywiście zachęcając was, żebyście też, korzystając z podróży w okolicach Malborka, odwiedzili taki bunker, zobaczyli. Jest tu ich dużo, naprawdę. Wystarczy wygooglać, wybierzcie sobie trasę, przyjedźcie. Warto. Warto. Robi niesamowite wrażenie. Robi wrażenie? Robi wrażenie. Jak zobaczę głębiej, to będzie większe wrażenie.
To wchodzimy do środka jeszcze raz. Weszliśmy na dach, o ile tak to można nazwać, tego bunkra. Oto taki widok jest wokoło. Wszystko zarośnięte, a kiedyś to było miejsce strategiczne na pewno, nie? Prawda? Ogniska. Ognisko ktoś robi. No, jak mówię o miejscu strategicznym, mówię już o jedzeniu. Ognisko. Nie o jedzeniu, nie? Ognisko. Ja nie jestem głodna, ale kiełbaski. Także piękny widok, piękne ujęcia. Jedziemy dalej. Jedziemy. To jest z wojny? Z wojny. A butelka od wody to co? To jest bardzo. Wybraliśmy drogę leśną, taką gdzie jeszcze możemy poczuć klimat tych terenów. Teraz przemieszczamy się w miejscowość Bądze Brukiem. Jest głośno w samochodzie, no ale naprawdę klimat jest niesamowity. Stąd mamy jeszcze kilka kilometrów do Jeszwałdu. Za chwilkę będziemy na miejscu. Klimat tu jest naprawdę niesamowity. No i chcemy się z nim, z tym klimatem z wami podzielić. Mazurskie leśne miejscowości. Jesteśmy na miejscu i właśnie oto w tym domu za nami tworzył nasz pisarz nienacki. Słynną serię Pana Samochodzika. To tutaj właśnie, to w tym miejscu twórczość intelektualna została przelana na papier. Dzisiaj to są prawdziwe arcydzieła, prawdziwe sztuki. Tym żyliśmy za młodu, tym żyjemy dzisiaj. Te książki, te powieści przenosiły nas w świat baśni, przygód i takich realistycznych marzeń, które człowiek chciał sam zrealizować. No a my dzisiaj to robimy. Jeździmy śladami Pana Samochodzika i mamy tą możliwość przebywania w miejscu, gdzie autor tych powieści stąpał po tej ziemi. A jaki miał widok, zaraz zobaczycie przy tym, jak przelewał swoją myśl na papier. Teraz podjedziemy jeszcze na cmentarz, żeby postawić symboliczny znicz na grobie Zbigniewa Nienackiego. Na tablicy mamy informacje o panu Zbigniewie Nienackim. Cmentarz założony w połowie pierwszego XX wieku. Na cmentarzu znajduje się grób pisarza Zbigniewa Nienackiego, urodzonego 1 stycznia 1929 roku. Zmarł 23 września 1994 roku. W Jeszwałdzie mieszkał 27 lat.
Linka jak zawsze z miotełką chodzi i sprząta. Natomiast w tym przypadku to jest taki wyraz szacunku do pisarza. Złożymy symboliczny hołd pisarzowi Zbigniewowi Nienackiemu. Po 29 latach po jego śmierci na Netflixie ukazał się kolejny film Pan Samochodzik i Templariusze. Serię tą oczywiście zaowocował znany nam pisarz Zbigniew Nienacki. My, młodzież, wychowaliśmy się na tych jego książkach i tak naprawdę dorastaliśmy w tym rytmie poszukiwań, tych tajemnic i tak dalej. Stąd pisarza już nie ma, natomiast cały czas pamięć po nim pozostaje, chociażby w formie filmów, które powstają. Dzisiejszy dzień był bardzo aktywny, poszukiwania w Krynicy, zwiedzanie w Malborku, wizyta w Jerzwałdzie. No i znaleźliśmy sobie dogodne dla nas miejsce do odpoczynku, do spania. Dzisiaj spędzimy w tym miejscu nockę, delektując się oto tymi pięknymi widokami, które za chwilę zobaczycie. Tosia z nami, dziewczyny kąpią się. Cóż? Żyć nie umierać. Przepraszam, żyć nie umierać. Może ty już coś byś chciała dodać na koniec? Kochanie, ty tak pięknie mówisz, że nic dodać, nic ująć. Tak, ja zawsze wygadany, aż mnie szczęka boli. Co, pożegnamy się z wami. My zrobimy nockę w tym miejscu. Rano poszukiwania, tak? Tak. Tutaj gdzieś znajdziemy sobie plażę, na której będziemy prowadzić poszukiwania. Oglądajcie nas, zobaczycie w następnym odcinku, co działo się u nas. Co działo się u nas, a będzie na pewno dużo, jak zwykle. Jak zawsze. Do zobaczenia, na razie. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.